Chciałem panią zapytać, jaki ma pani stosunek do powrotu 7 i 8 klasy? To jest dla mnie przedziwna edukacja, znaczy przedziwna reforma, która mam nadzieję nie odbije się na dzieciach. Robiona w pośpiechu, można zrobić reformę, ale w ciągu 2 lat, 3 lat, a nie w ciągu roku, gdzie są klasy nieprzygotowane, gdzie są nauczyciele zwalniani. Niezbyt fajnie jest, jak historyk będzie uczył fizyki. No właśnie, żeby ten etat mógł wypełnić, prawda? To jest bardzo niekorzystne, że nauczyciel będzie od kilku przedmiotów. No co zrobić? Szkoda. Okazuje się, że fizyka nie jest ważna.